pozícia numer 1. Čas, ktorý uzískal Mateusz za momencik. Już mamy podgląd. 43 sekundy, 784 tysięczne. 7 okrążeń przejechał w czasówce Mateusz Pyłka. Najlepszy czas na trzecim okrążeniu. Druga pozycja Jakub Gregoła. No tu odpowiednio więcej, 11 okrążeń na siódmym najlepszy czas, ale różnica niewielka. Jedna setna sekundy różnicy między obu kierowcami. 43,784, 43,793, a więc tutaj bardzo równo jadą. Wczoraj widzieliśmy walkę tych dwóch kierowców. Pierwszy finał wygrał Kuba Gregoła, drugi Mateusz Pyłka. Trzecia pozycja po czasówkach dzisiejszych. Szymon Śliwowski, kolejne miejsca Piotr Wiśnicki, Titas, Jurko Onis, Tymofi Stepaszko, Mateusz Kaprzyk, Jan Luciński i Ignas Kaselis. A więc mamy tutaj dwóch Litwinów, Ukraińca i Polaków. Międzynarodowe towarzystwo dziewięciu kierowców kategorii Junior Max już przygotowanych do startu w finale numer 1. I jedziemy. Rozpoczyna się wyścig. Mateusz Pyłka prowadzi, drugi Kuba Gregoła, trzeci Szymon Śliwowski. Walka o czwarte miejsce. Aj, doszło do kontaktu. Tymofi Stepaszko i Piotr Wiśnicki, ale jadą dalej. Nie, przepraszam, to był Titas Jurkonis. Titas Jurkonis teraz na końcu stawki. A obejmuje prowadzenie Jakub Gregoła. I za moment już pierwsze okrążenie będzie zakończone. Kuba Gregoła jest liderem. Jakub Gregoła prowadzi, drugi Mateusz Pyłka, trzeci Szymon Śliwowski. I mamy zmianę na czwartym miejscu. W tym momencie wyprzedza Piotra Wiśnickiego Tymofi Stepaszko. A więc ukraiński kierowca na pozycji numer 4, piąty Piotr Wiśnicki, szósty Mateusz Kaprzyk, tuż za nim kolejni zawodnicy, kolejni trzej kierowcy. Ignas Kaselis, Titas Jurkonis i dziewiąta pozycja Jana Lucińskiego. A my mamy, widzimy teraz tą drugą część stawki i mamy ciekawą walkę o pierwsze miejsce, ale to nie jest walka o pierwsze miejsce w tym momencie, bo widzimy, o, już mamy. Jakub Gregoła, Mateusz Pyłka. Oto dwójka liderów. Ale blisko nich Szymon Śliwowski i Tymofi Stepaszko. 8 okrążeń do końca. Najszybszy w tym momencie Jakub Gregoła, 44,284. I jak cień za nim Mateusz Pyłka podąża na kolejnych metrach. Tutaj przyzwyczaili nas do tego obrazka ci dwaj kierowcy. Oni rywalizują od początku sezonu praktycznie we dwójkę. No jeszcze w tych międzynarodowych rundach Rotaxa, które równolegle odbywały się w Bydgoszczy, widzieliśmy Dzianisa Slawińskiego, Białorusina, który tutaj startuje w Polsce w międzynarodówce. Ale w tym momencie nie ma Dzianisa w Starym Kisielinie, a więc walka o pierwszą pozycję głównie pomiędzy Jakubem Gregołą i Mateuszem Pyłką, a tutaj widzimy walkę o szóste miejsce. Mateusz Kaprzyk i Tymofi. To nie jest Tymofi Stepaszko, to jest Titas Jurkonis.
Wciąż bez zmian, wciąż tutaj na pierwszej pozycji, ale ciekawa walka również na trzeciej i czwartej. Oto właśnie Szymon Śliwowski, Tymofi Stepaszko. Walka, bitwa o trzecie miejsce. No i mamy zmianę, jeśli chodzi o najszybszy czas okrążenia. W tym momencie Mateusz Pyłka 44 sekundy 9 tysięcznych, ale praktycznie identyczny czas Jakuba Gryguły. Tutaj setne, tysięczne sekundy różnicy zaledwie. Obaj jadą na poziomie 44 sekund. No i to są czasy wyraźnie lepsze. Jedynie Titas Jurkonis może się pochwalić podobnym czasem. Titas Jurkonis w tym momencie na szóstym miejscu, a tutaj Śliwowski i Stepaszko. Walka o trzecią pozycję. I dwójka liderów. Jakub Gryguła, Mateusz Pyłka. No, zrobiły nam się tutaj trzy pary i mamy tam walkę Piotra Wiśnickiego i Tasa Jurkonisa. To jest bitwa o piąte miejsce z kolei. Wyprzedził Piotra Wiśnickiego Titas Jurkonis. I jedzie teraz na piątym miejscu Litwin, znany z występów w Polsce z poprzednich rund. A my mamy jeszcze cztery kółka do końca. I rozpoczynamy trzy ostatnie okrążenia. Jakub Gryguła, Mateusz Pyłka. Dwójka liderów. Jeszcze dwa okrążenia. Za moment rozpoczną dwa ostatnie okrążenia. Jakub Gryguła, Mateusz Pyłka, Szymon Śliwowski, Tymofi Stepaszko, Titas Jurkonis, Piotr Wiśnicki, Ignaz Kaselis, Mateusz Kaprzyk i Jan Luciński. Tak wygląda cała stawka w tym wyścigu. Junior Max, finał numer 1. Szósta runda Rotax Max Challenge. Dwójka liderów. Oni się odłączyli od pozostałej części stawki. Teraz przewaga na poziomie 3 sekund. Kuba Gryguła, autorem najszybszego okrążenia, 43,969, a więc tutaj tylko ich dwóch, tych pierwszych kierowców rozpoczyna ostatnie okrążenie, ale tylko oni zeszli poniżej 44 sekund. Jakub Gryguła, Mateusz Pyłka, zobaczmy, kto wygra w tym finale. Ostatnie sekwencje tego wyścigu. Chyba nie zdąży Mateusz Pyłka. Tak jest, tutaj Kuba Gryguła kontroluje sytuację i wyjście na prostą. Już flaga szachownica. Jakub Gryguła wygrywa pierwszy finał, a więc podobnie jak wczoraj. Drugi Mateusz Pyłka, trzeci Szymon Śliwowski, czwarty Tymofi Stepaszko. Na pozycji piątej Titas Jurkonis, później Piotr Wiśnicki, Ignaz Kaselis, Mateusz Kaprzyk i Jan Luciński, którego widzimy w tym momencie, jak zjeżdża do parku maszyn. Jan Luciński, 244 na boku gokarta, pozycja 9, a zwycięzcą tego wyścigu Jakub...